Bye bye. Codziennie na rowerze przejeżdża Warszawę wzdłuż i wszerz. Bridges to student z Indii, który dowozi jedzenie warszawiakom. Jego i jego kolegów kojarzy już prawie każdy głodny mieszkaniec stolicy. Polska jest dobrym krajem, by się rozwijać. Kiedy już wrócę do Indii, to dyplom, który zdobyłem na europejskiej uczelni, będzie ważnym atutem dla potencjalnego pracodawcy w moim kraju. Ale Hindusi w naszym kraju to nie tylko dostawcy jedzenia. Ja znam bardzo dużo Hindusów, którzy tu pracują w IT, bankowości, software. Jestem lekarzem, ginekologiem. Prowadzę firmę tu w Polsce. Master. Studiuję zarządzanie w biznesie. Pracuję jako lekarz. Ja się zajmuję hinduskie restauracje. Jestem studentką medycyny. Pracuję nad sztuczną inteligencją. Jestem lekarzem. Polska jest moim drugim domem. I to jest papryka, to nie jest słodka, to jest bardzo ostre, hinduski. Suresh do Polski przyjechał 12 lat temu. Dziś jest właścicielem indyjskiej restauracji w Warszawie. My tu przyjechaliśmy 2005 roku. Tu był naprawdę bardzo niedobry klimat. Śnieg był za dużo. My mieliśmy ubranie z Indii, takie cienki, które nie nadają na takiej temperaturze. Od kilku lat rośnie liczba obywateli Indii, którzy mieszkają w Polsce. Obecnie ważne zezwolenia na pobyt ma około 9 tysięcy Hindusów. To 7 razy więcej niż pod koniec 2007 roku. Ostatnio w mediach pojawiły się sensacyjne informacje, że w New Delhi na polską wizę czeka ponad 20 tysięcy Hindusów, a polska ambasada nie nadąża z wydawaniem wiz. To nie do końca prawda. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani konsulat generalny w Mumbai czy Wydział Konsularny w Ambasady Polskiej w New Delhi nie posiada takich informacji, ażeby aż tyle osób oczekiwało na złożenie wniosku wizowego. Nie zmienia to jednak faktu, że chętnych do pracy faktycznie jest więcej. W pierwszej połowie 2018 roku wojewodowie wystawili już 3700 zezwoleń na pracę dla obywateli Indii. W tym samym czasie ambasada polska w New Delhi wydała jedynie około 1000 wiz pracowniczych. A do pracy w Polsce potrzebna jest i wiza, i zezwolenie. Polska akurat jest jeden z tych krajów, które dopiero się otwiera, bo proszę zauważyć, że na przykład Anglia już nie jest tak łatwa, Australia już nie jest tak łatwa, do Stanów Zjednoczonych coraz trudniej jest pojawiać się. A to już Gdańsk i jedna z prężniej działających firm kurierskich. Tak. Oraz jej właściciel. Anish Saraf zatrudnia ponad 240 osób. W Polsce biznes idzie mu łatwiej niż w Indiach. Otworzyłem tego firmę w Polsce. Jest polska firma i mam nadzieję, że ten polska firma będzie obecna i będzie działała w każdym kraju w świecie. To jest ogromna populacja, prawie 1,5 miliarda ludzi, z czego prawie 50% to młodzi ludzie poniżej 25 roku życia. Prawie 13 milionów młodzieży w Indiach co roku po ukończeniu studiów wkracza na rynek pracy. Dlatego wyjeżdżają już nie tylko do Europy Zachodniej. W Indiach jest bardzo duży konkurs. Jakby na jedno stanowisko, żeby się dostać na lekarskim, no to jest parę tysięcy osób. Priti i Anil Agrawal to małżeństwo lekarzy. W Polsce są już od 30 lat. Ona jest ginekologiem. We Wrocławiu założyła własną klinikę, w której leczy pacjentów z całego świata. On pracuje jako chirurg-onkolog i wykładowca uniwersytecki. W kraju oddalonym o 6 tysięcy kilometrów od ich ojczyzny marzenia okazały się łatwiejsze do spełnienia. Nic pani nie czuje. Teraz już my zaczynamy. Pomalutku, jak pani by coś bolało, to proszę głośno mówić. Już coraz bliżej do końca. I proszę wycierać mi krew tutaj. O. Dziękuję bardzo. Jak byłem dzieckiem, to zawsze dla mnie chirurgia była moja pasja. Bardzo kocham. Zawsze lubię co jeść, żaby, inne, wszystko operowałem, puściłem, czy żyje, czy nie żyje i tak dalej. To była moja pasja.
pasja, którą może realizować w swoim drugim domu. Ja dzisiaj, jak będzie sosnie, tak, to jestem, zawsze mówiłem, ja będę pierwsza osoba, która pójdzie na froncie za Polską. O, dlaczego? To jest moja w tym momencie druga ojczyzna. Każdą niedzielę, kiedy zegar na Pałacu Kultury wybija 16, dalekie Indie przez kilka godzin dla wielu bezdomnych Polaków stają się bardzo bliskie. Curry, sos curry, ale to nie jest robione taki bardzo ostry. Wszystko za sprawą jedzenia z restauracji Suresha. On i jego koledzy skrzyknęli się w szczytnym celu. Zapytałem Suresha, czy mógłby co tydzień gotować dla bezdomnych. Odpowiedział, że codziennie gotuje dla ponad 300 osób, więc spokojnie może przygotowywać więcej jedzenia. Chcemy po prostu dać im odrobinę uśmiechu. Dajemy im jedzenie, ubrania, zapewniamy opiekę medyczną, jeśli ktoś jest na przykład kontuzjowany. Idea jest taka, żeby pomóc społeczności, której teraz i my jesteśmy częścią. Rozmawiamy z nimi, by czuli się akceptowani. Dajemy im do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy ludźmi i powinniśmy trzymać się razem. Proszę pani, to jest można? Wibek w każdą niedzielę pomaga bezdomnym warszawiakom. W pozostałe dni tygodnia wykłada i pracuje na Politechnice. Jest specjalistą od sztucznej inteligencji. Zajmuje się rozwojem nowej dziedziny – robotyki społecznej, umożliwiającej wykorzystanie przypominających człowieka robotów w leczeniu dzieci z autyzmem. Hinduscy kucharze, specjaliści od sztucznej inteligencji i studenci medycyny przełamują stereotypy o sobie i swój czas poświęcają innym. Nasza kultura nauczyła nas, że nikogo nie wolno dyskryminować. Życie bezdomnych sprzed dworca centralnego ma dzięki nim to jest kurkuma. Trochę więcej smaku. To jest garam masala. Ogólnie polskiej kuchni nie ma tyle przyprawek, które my mamy. Tutaj oni znają tylko sól i pieprz. Jestem z Indii i studiuję tu medycynę. Pomaganie innym uważam za swój obowiązek. Yeah, duty, yeah. Which color? Jaki kolor? I'm always here. Co tydzień jestem tu dla nich. She likes it. Which color? You see? She's like my ta pani jest dla mnie jak matka. Dzień dobry. You are gorgeous. Jesteście wspaniali. Dawajcie do płatki. Nie tylko przez żołądek trafili do serc Polaków. Katarzyna Latzeri, TVN24.